Powszechnie zachowany jest w Polsce zwyczaj wkładania siana pod stół, pod obóz. Jeżeli w domu nie macie sianka, to będziecie wychodzić z tego tutaj pomieszczenia. Każdy niech z was weźmie sobie troszeczkę, żeby w domu położyć pod obóz 24 grudnia, przy którym będziemy spożywali uroczyste wieczerze wigilijną. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie żłobi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, racz błogosławić to siano, które umieszczamy dzisiaj pośród nas i zostanie złożone na wigilijnych stołach, by przypominało nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której narodził się Twój Syn Jezus Chrystus. Spraw, abyśmy troszczyli się o to, co mamy. Nie troszczyli się o to, co mamy jeść, pić, co mamy przyodziać się, lecz byśmy zabiegali o sprawy Królestwa Bożego i radowali się z obecności naszej rodzinie i naszej wspólnocie, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pobłogosław Panie nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I podziękujmy Panu Bogu za dar życia, za dar chleba, a przede wszystkim za dar Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Poprośmy teraz Pana Boga przez pośrednictwo Matki Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i naszej Matki. Módlmy się, abyśmy jaśnieli blaskiem światłości, którą Chrystus nam przyniósł. Módlmy się za wstawiennictwo Maryi, za nasze rodziny, za sąsiadów, za przyjaciół naszych, za gości, których będziemy podejmować w naszych domach. Również za samotnych, chorych i tych, którzy nie będą w tym roku mieli wigilii w swoich rodzinach, za bezdomnych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Teraz dziewczynki nasze aniołki tam przejdą, za chwilę będą rozdawały opłatki. Was poproszę, żebyście usiedli.